Cześć, ja jestem Adrian i dzisiaj porozmawiamy sobie o hantlach, uretanie i obsydianie. Zapraszam, akcja! Rodzajów hantli jest cała masa, od żeliwnych skręcanych przez okrągłe gumowane, heksagonalne, a nawet uretanowe. I na tych ostatnich skupimy się właśnie w dzisiejszym filmie. Hantle uretanowe pokryte są bardzo wytrzymałą gumą, dzięki czemu jakiekolwiek upadki nie są im straszne. A wyraźne i głębokie radełkowanie, czyli ta szorstka część, którą łapiemy, umożliwia Wam pewny chwyt, a co za tym idzie, bezpieczny trening. Kolejną sprawą jest wyraźne oznaczenie wag zarówno w kilogramach, jak i funtach, a designem wyróżnia się od klasycznych hantli spotykanych na siłowniach. Jak wiecie z poprzednich filmów, jestem zdania, że do trzymania formy w domu naprawdę nie potrzeba wiele. Wszystkie wcześniej omówione akcesoria już mocno urozmaicały Wasze treningi w domu, w przypadku hantli nie jest inaczej. No i okej, fajnie jest mieć cały stos i móc wybierać kilogram w górę albo kilogram w dół, ale jeżeli dobrze wybierzecie hantl do swojego poziomu zaawansowania, dodacie do tego szczyptę pomyślunku, to naprawdę możecie złożyć fajne zestawy treningowe, mając zaledwie tylko dwie hantle. Dla przykładu, jeżeli zwykłe przysiady nie stanowią dla Ciebie już żadnego wyzwania, mam trzy opcje, które dosyć mocno urozmaicą Twoje treningi. Pierwszą z nich są przysiady z ciężarem trzymanym przed sobą, czyli tak zwanym chwycie kielichowym. Drugą opcją są przysiady, gdzie na końcu przysiadu mam wyciśnięcie hantli nad głowę. A trzecią opcją są przysiady jednonóż z jedną nogą na podwyższeniu, tak zwane przysiady bułgarskie. Świetną opcją jest też łączenie w treningach ruchów przeciwstawnych, czyli najpierw robimy pompkę na hantlach, a następnie dalej będąc w podporze przodem wykonujemy wysuwanie raz jedną ręką, raz drugą. Łączenie ćwiczeń w ten sposób jest idealną opcją dla osób zapracowanych, ponieważ jesteśmy w stanie zrobić trening całego ciała w mniej niż godzinę. Poza ćwiczeniami łączonymi, na hantlach możemy wykonać masę ćwiczeń podstawowych, które już przerabialiśmy przy użyciu balance baga, space stretcha czy talerza olimpijskiego. Także jak sami widzicie, wszystko ma sens, jeśli tylko będzie sensownie używane. Tyle ode mnie, dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia.